Witajcie na kanale Kocham Zabawki! A ze mną dzisiaj zobaczcie ponownie Kasia. Przywitajcie Kasię gorącymi brawami i lajkami. I łapkami w górę. Właśnie tak, a my dzisiaj zobaczcie z Kasią mamy fajowską gierkę. Lama. A mianowicie będzie to, słuchajcie, plująca alpaka. Plująca? Tak, i ona ma na imię Al. Al, to jest on. Wiesz? Lama, czemu plujesz? To nie lama, tylko alpaka. Ona będzie dzisiaj pluła nas i będziemy dzisiaj sobie w nią grały. Jestem ciekawa, kto zostanie opluty przez lamę. Znaczy alpaka, przepraszam. Komu się gierka podoba już na samym początku, niekoniecznie zostawi kciukasa w górę, a my zabieramy się za rozpakowanie na igranie. No dobra, to co, otwieramy? Oczywiście, że tak, alpaka nie może czekać. Ty otwierasz, czy ja mam otworzyć? Jak dawaj, otwieraj. Dobra, to uwaga, zobaczcie. Ja się boję, że ona mnie opluje. Lamulkę, znaczy się alpaka naszego. Alpaka! Ala, uwaga! I rachu, siachu! Wow! Ale jakie fajne ma niebieskie. Zobaczcie, jak on w ogóle fajnie wygląda. To jest nasz Al. Przywitaj się z Alem, proszę bardzo. To mnie nie pluj. I mamy tutaj, zobaczcie, ale różne. Ale rusza. Różne akcesoria. Ale ma fajne nóżki. Hulajnoga jest nawet. Ale dla niego? Nie. No dla niego kapelusz. Ale on jest bardzo fajniutki. Gitar nawet jest. I mamy tutaj. Ale co to musi być? No my będziemy musiały, słuchaj, układać to wszystko na jego grzbiecie. Zobaczcie, jak wygląda. Jeden, dwa i jeszcze reszta akcesorii. O, no dobra. I co, jak spadnie? Nie, ja ci zaraz wszystko zobaczę, wytłumaczę. Dobra. Musimy to wszystko wyciągnąć i zajrzeć oczywiście do instrukcji. No dobrze, to zobaczcie, mamy już rozpakowaną naszą alpakę, czyli naszego Ala. A ona naprawdę tutaj będzie pluła? Będzie pluła. I mamy tutaj różne, zobaczcie, akcesoria do niej dołączone. Między innymi taki zegar, zobaczcie. Ja chcę laptopa. Ja biorę miotłę. Dobra, teraz ja. Ja chcę krzesło. To ja biorę drabinę. Hulajnogę. To ja biorę gitarę. Słuchawki? Parasol. Aparat. Krzesło. Wierzę, skąd bym sobie nabrała. No dawaj! Teczka. Zegar. Kapelusz. To takie żółte pudełeczko, pojemnik taki. Dobra, a jak kwadracie? Dobra, ja biorę wtedy okrągłe. Okej, i zobaczcie, mamy już nasze rzeczy i ogólnie chodzi w tym o to, słuchajcie, no że musimy położyć te rzeczy tutaj na właśnie ciałko naszej alpaki. I naszym zadaniem jest tak, zanim położymy tą rzecz, kliknąć na jej głowę i wtedy alpaka przelicza swój czas, bo wtedy, jeżeli nie zdążymy nałożyć na przykład tutaj... To będzie pluć! To będzie pluła i wszystko musimy zrobić tak, żeby ona po prostu, o, i się to utrzymało na... Ale na głowie nie możemy, bo musimy ją... No nie, bo jak spadnie, no to i tak spadnie, nie? To i tak przegrywamy. Fuu, jej już cieknie z buzi! No to trzeba ją wytrzeć, no. No dobra, słuchajcie, my już troszeczkę wody sobie wcześniej wlałyśmy. Oczywiście wodę się wlewa, już wam pokazuję. Ściągamy jej futerko. I tutaj zobaczcie pojemnik na wodę. Tutaj wlewamy wodę, zamykamy. No i zaczynamy naszą pierwszą rundę. Okej, dobra, uwaga, zaczyna najmłodszy, czyli wypadło na mnie. Uwaga, ja się cieszę. Alpaczkę, zobaczcie, tutaj na moją stronę. No. Uwaga, uwaga. O nie, to już. Udało mi się. Dobra. Twoja kolej. Proszę bardzo, dla ciebie, alpaka. No. Nie wybić. Dawaj. Wow! Ale powiedziałam, że naprawdę jest stresująca ta gra trochę. Bardzo! To okay. Chyba się pluje tutaj, dobra, jakby bokami uwaga leci. Ja biorę teraz, może miotłem mi się uda włożyć. Ale wzięłam w ogóle teczkę jakby co, nie? O nie! Spadło mi! Naprawdę, to jest trudno, nie udało mi się. To jeszcze zaraz Kasia. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o to, żeby się tego pozbyć. Tak, jeżeli się tego pozbędziemy, która osoba się z tego pozbędzie, wygrywa. Dawaj, to jest bardzo trudne. No właśnie tak patrzę. Co? Co my tu mamy? Wszystko. Wow, udało się! No dobra, uwaga. Ale już dłużej mi to zajęło. Ej, co później my zrobimy? Ja też nie wiem. Miotła po raz drugi sprzedane. Udało się, udało się. Dobra, teraz ty. Dawaj. Hulaj noga! Ale gorsze, że jak klikamy, to tu jeszcze tak. No dobra, uwaga.
się już obśliniła. Leci cały czas z tej jej. To teraz słuchajcie słuchawki, ale nie wiem na kogo. Bardzo szeroki. Słuchawki, słuchawki. Bardzo szeroka twarz. Udało się! Dobra. Idź! Ja cię lubię, ale idź. Okej, teraz moja kolej. Zostawmy sterzeczki. Ale już się robi ciasno. Proszę cię bardzo, robi się już coraz ciaśniej, niebezpieczniej, tak mówię. Już zrobimy! Brawo, brawo dla Kasi! Dobrze, to teraz moja kolej. Uwaga! Idź. I co? Udało się. No dobra. I zostały jeszcze trzy rzeczy, ale to bardzo trudne rzeczy. Zobaczcie. Krzesło i takie dwa kubeczki. A mi teraz drabinka. Zdążyłaś, wspaniałą. No dobra, zaraz moja kolej. Uwaga. A to mamy porówno rzeczy mniej więcej. Ja mam trzy. No ja też mam trzy. A ty masz prostsze. Tak, problem masz to koło, mi się to nie podoba. Ale mam jej czas. Ale chyba mi zaliczyłaś, nie? To się zaliczy, bo no na styk, słuchajcie. Ale czuję się mokra trochę. Spociłam się chyba. Dobra, teraz dawaj. No nic, ja nie mogła żyć. No, dobra, ja wiem co zrobię, słuchajcie, zobaczcie na to. Co zrobisz? To nie fair! Zobaczcie jaki kapelutek. O, ja cię kręcę. No dobra, to uwaga, ciąg dalszy, czyli teraz pora na mnie czy na ciebie, jeszcze teraz nie pamiętam. Ja też nie. Dobra, to dawaj ty, jak chcesz. Dawaj, szybko, raz, dwa, trzy i do dzieła. A jak mnie oplujesz, to co? No, opluję się. Zbierasz trzy dodatkowe rzeczy. Czadowo. Dobra, uwaga i... Zdążyłam, słuchajcie, została mi jeszcze jedna rzecz. Proszę cię bardzo, Kasiunia. Proszę bardzo, dawaj. Klikaj. Widzicie, osikała, brawo. Ale jak mocno. Jaka jesteś mokra, masz gęsią skórkę. No, bo to jest zimna była. Taka... Zobaczcie, Kasia została opluta. Dobra. Uwaga! I została jeszcze ostatnia część, słuchajcie. Ja wygram. Uwaga! Wygrała! Zobaczcie! Gratulacje! Lama ma superową czapeczkę na swoim uchu. Całkiem zacnie wygląda, Kasia się nie dobra, udało. Dobra, ale poczekaj. Co? A gramy jeszcze drugą rundę? Robimy czy nie? A jak chcesz, to spoko. No dobra. No dobra, to wiecie co? Stwierdziłam, że następnym razem sobie zagramy jeszcze drugą część, Kasia. I to zależy już tylko od was. Właśnie, jeżeli byście chcieli kolejny odcinek właściwie z naszą plującą alpaką, koniecznie zostawcie kciuka w górę, piszcie w komentarzu alpaka, jeżeli byliście z nami i Kasia tutaj broi, zobaczcie, o, alpaka ma kolejne ucho zabudowane. A ciekawe, czy mi ciebie zmieściło. Bardzo ładnie wyglądasz. Ha, jak taki malutki kapelucik. To co, to wszystko. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!